jesteśmy bezpieczni. To co, Karolina Wójcik z nami, cześć, jak się masz? Witam serdecznie, bardzo dobrze. Czym nas częstujesz dzisiaj? Orzeszkami. Lubicie włoskie? No, chyba lubimy, tak? Myślę, że tu się wszyscy zgodzą. Starczy dla wszystkich duża paka, więc polecam serdecznie. Co byś o swojej rywalce powiedziała, jak tę walkę widzisz w sobotę? Widzę na pewno 3 dobre rundy w dobrym tempie. No i tyle, dobrą wojnę. Twoja koleżanka, mówię o Karolinie Owczarz, już miała przyjemność walczyć z Aleksandrą Rolą. Czy podpowiadała ci, jak się jej walczyło z Olą, czy jak to wygląda? Nie, z Karoliną w ogóle się nie widziałyśmy, no bo wiadomo, jaka jest teraz sytuacja. Ja jestem w Grappling Kraków, ona w WCA, więc nic nie było. Właśnie, Grappling Kraków. Jak się odnalazłaś teraz w nowym klubie dla ciebie, bo ostatnie przygotowania w Shark Top Team, teraz Grappling Kraków. Jak oceniasz ten okres przygotowawczy? Tak, w nowym, nie nowym, bo jak jeszcze byłam w Anglii, to tam przylatywałam i trenowałam z chłopakami. Naprawdę mega mnie przyjęli, wszystko zrobione na tip-top. Dobry mam parter? Dobry mam parter? Słabo, jeszcze cię poduczę trochę. To przedstaw się jeszcze, Dominik. A co do Oli Roli, to twój trener w kanale sportowym w magazynie Octagon powiedział, że tak jakby troszkę chciała unikać tej walki z tobą i liczyła, że dostanie inną rywalkę. Czy masz coś na temat tego do powiedzenia? Z tego, co mi wiadomo, no kiedyś odrzuciła walkę, no i myślę, że no nie chciała, no ale teraz w końcu wzięła, więc spoko. A jak ogólnie wyglądają twoje przygotowania? Jesteś gotowa na 3 rundy mocnego pojedynku, czy jednak będziesz szukała jakiegoś szybszego rozwiązania? Jestem gotowa na 5 rund po 5 minut, ale wiadomo, jak się skończy wcześniej, no to będzie wszystko cacy. No właśnie, chyba tak by było lepiej, prawda? Po co się bić 3 rundy, skoro można już pierwszej to zakończyć? Tego się możemy też spodziewać? Wszystkiego można się spodziewać. A powiedz nam, po ewentualnym zwycięstwie będziesz dążyła, żeby organizacja KSW zrobiła ten pas do kategorii 52 kg? Tak, no fajnie by było, jakby poszedł w końcu w ruch, już to mówiłam we wywiadzie, że dobrze by było. Przekąski są, powiedz jeszcze, jak waga przed jutrzejszym ważeniem? 52 z hakiem, więc już prawie jestem. Więc mogę sobie, wiecie, zjeść troszkę tych orzeszków. Troszkę, chyba pół kilo. Chyba teraz coraz więcej zawodników, zawodniczek przyjeżdża tak naprawdę ze zrobioną praktycznie wagą. Tak to lepiej robić, czy te ostatnie kilogramy warto dociąć przed samą walką, przed samym ważeniem? Dla mnie zdecydowanie już wcześniej dobrze trzymać tą miskę i żeby wiadomo, nie katować się we wannie, nie wiadomo co robić. Wiadomo, jak zawodnicy wyglądają, że mdleją na wadze, nie? To nie jest profesjonalne. Ja jeszcze zapytam, kto w takim razie jutro w narożniku, przepraszam, w sobotę. Oczywiście Rafał Lasota i Robert Ruchała. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję.